W Warszawie jest jedyny w Polsce hostel dla gejów i lesbijek. Placówkę prowadzą wspólnie Stowarzyszenie Lambda oraz Fundacja Transfuzja. Tutaj schronienia szukają osoby, które straciły dach nad głową przez swoją orientację seksualną. Jeden z naszych klientów doznawał przemocy w tej formie, że na przykład była zakręcana woda w kranie, nie dostawał jedzenia, zamykano przed nim lodówkę w domu, więc były to jasne sygnały, że jest niemile widziany. Po pomoc zgłaszają się też osoby, które miały problemy ze znalezieniem pracy lub spotkały się z przemocą fizyczną. Około 14% osób LGBT pada ofiarą przemocy fizycznej, około 45% przemocy psychicznej. Myśli samobójcze wśród młodzieży LGBT występują 6-krotnie częściej niż wśród heteroseksualnych rówieśników. Pobyt w hostelu może trwać 2 tygodnie. Po okresie tych 2 tygodni osoba składa też podanie o przedłużenie pobytu. Jeżeli jest zasadność, czyli osoba stara się, zmienia swoją sytuację, pobyt jest przedłużany i dalej realizujemy ten plan pomocy wspólnie wypracowany. Hostel interwencyjny umożliwia rozwiązywanie problemów osobistych osób LGBT, przygotowując do przyszłego samodzielnego funkcjonowania. Co mi dało tutaj przyjście? Po pierwsze, odpoczynek psychiczny. Po drugie, spokój ducha. Żadnie nie jesteśmy wyśmiewani z powodu swojej orientacji. Możemy tutaj znaleźć swoje, dla siebie schronienie. Osoby, które zgłoszą się do hostelu, mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, mogą również skorzystać z pomocy socjoterapeutycznej. Pracuje w hostelu również pracowniczka socjalna, osoby, które prowadzą treningi umiejętności społecznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Osoba przebywająca w hostelu nie ponosi żadnych kosztów. To w ramach pobytu ma zapewnione i miejsce do spania w pokojach 2-3-4-osobowych. Ma też wyżywienie, artykuły spożywcze zapewniamy mieszkańcom i mieszkanki gotują sobie sami i same. I ma zapewnioną pomoc w zależności od potrzeb. Adres warszawskiego hostelu nie jest znany. Mieszkający w nim muszą zadeklarować, że nie zdradzą, gdzie się znajduje. Wskazówki można otrzymać jedynie za pośrednictwem warszawskiego oddziału Lambdy.